Gdańsk, Brzeźno, plaża zimą, trwa turniej Euro Ice Hockey Challenge, a ze mną góral z krwi i kości, Krystian Dziubiński. Witam serdecznie. Krystian, zawodowo jesteś nad morzem pewnie kilka razy w roku, a kiedy zdarzyło ci się być tutaj z rodziną? No z rodziną właśnie jeszcze nie byłem tutaj nad naszym polskim morzem. Planujemy się wybrać, ale no, będę szczery, zawsze wybieramy te cieplejsze klimaty, no i pewną pogodę. Także no, ale wiadomo, no, dla dzieci chciałbym pokazać im nasze morze. Żona też chyba nie była jeszcze nad naszym morzem, z tego co wiem. Także no, dobra okazja, żeby się przejechać może w to lato albo po sezonie. A czy spędzanie wolnego czasu w górach sprawia ci jeszcze satysfakcję? Ty jako chłopak z gór masz jeszcze ochotę czasem spędzić czas z rodziną właśnie w górach? No to jest znakomita forma spędzania czasu. No ale tego czasu nam sportowcom cały czas brakuje. No, jesteśmy cały czas w rozjazdach, sezon trwa w sumie prawie, można powiedzieć, że cały rok. Także no, jeżeli nam się udaje, no to wiadomo, ja bardziej staram się po prostu odpoczywać i jak najniższym kosztem, tak żeby jak po jakichś górach nie chodzę póki co jeszcze z rodziną, ale wiem, że przyjdzie na to czas, dzieci podrosną i wtedy na pewno będziemy wybierać się na wycieczki. Jeśli mowa o odpoczynku właśnie, o takim czasie wolnym twoim, co lubisz robić w takich chwilach? Co lubię robić? No na co dzień w wolnej chwili, no to wiadomo, dom, dzieci, żona, a jeszcze jak się coś znajdzie, no to no tak jak mówiłem wcześniej, ten odpoczynek, a poza tym jeszcze staram się prowadzić z tatą firmę. On prowadzi zakład blacharsko-lakierniczy. Ja tam staram się pomagać, mam taką własną stronę, sprzedaję pistolety lakiernicze, także w tym kierunku idę, żeby no coś na przyszłość mieć, więc dlatego już chciałem zacząć. To jest to, co cię fascynuje poza hokejem. Czy jest może coś jeszcze? Gdyby hokeja nie było w swoim życiu, to czym zajmowałbyś się? No jest taka, że tak powiem, ukryta pasja, którą prawdopodobnie nigdy nie zrealizuję, choć nigdy nie wiadomo. No. Fajnie by było być stolarzem, że tak powiem. No, w górach wiadomo jest taki klimat, dużo jest rzeczy drewnianych, ta architektura i zapach drewna, no, że tak powiem, mnie trochę pociąga, cięcie, budowanie. Także myślę, że to byłby ten kierunek, gdyby nie było hokeja, w zależności też jakbym się ukierunkował, chyba żebym został właśnie w tym blacharstwie i lakiernictwie jako rodzinna tradycja. No tak, jeszcze wszystko przed tobą. Krystian, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak ty spędzasz ten czas? Spędzę, no na pewno będzie dość aktywny, bo to przyjeżdżamy do domu prawie 23 grudnia, to dzień przed Wigilią pewnie będzie dość zabiegane, więc żona, rodzina mają wszystko na głowie, choć już choinkę kupiłem. Tak, masz swój udział. Tak, także choinkę kupiłem, do mnie należy na pewno w domu rodzinnym zrobienie ryb, przygotowanie, także jak przyjadę, to pewnie tym się będę zajmował, no i wiadomo, jakieś tam sałatki, krojenie, no i nie wiem, jak z choinką, czy już będzie ubrana, czy nie, to zobaczymy, jak przyjadę. No i prezenty, robicie sobie prezenty? No tak, no tam wiadomo, gwiazdkowe to chyba takie najlepsze w roku, przynajmniej moim zdaniem. Także no, mam nadzieję, że coś dostanę. Najlepsze prezenty, a zdarzają się też te najgorsze. Pamiętasz może jakiś swój najbardziej nietrafiony prezent? Nie, muszę powiedzieć, że dzieciństwo i ogólnie miałem szczęśliwe, także dziękuję rodzicom za to wszystko, bo na nic nam nie brakowało i jestem i jako dziecko i teraz szczęśliwą osobą. Zbliża się koniec roku, to czas takich podsumowań własnej osoby, czas postanowień noworocznych. Czy ty masz takie postanowienia? Nie do końca. Mi się wszystko dobrze funkcjonuje. Po prostu no, dzieci, żeby były zdrowsze, no to takie chciałbym mieć postanowienie, żeby nie musiał siedzieć z nimi w domu, a poza tym to wszystko gra. Nic nie chciałbyś zmieniać, jesteś szczęśliwym człowiekiem. Krystian, czego moglibyśmy ci życzyć na te nadchodzące święta? Czego ty sam sobie życzyłbyś? Życzyłbym sobie troszeczkę więcej czasu może z rodziną. I żeby ten terminarz hokejowy był taki, że można było spokojnie, powiedzmy od tego 20 do nowego roku, pobyć po prostu w gronie, spotkać się też z znajomymi, z ludźmi, przecież jeszcze oprócz rodziny są dziadkowie,
babcie, bliska rodzina, no na to nie ma czasu w ogóle, także życzę sobie, żeby może na przyszły rok było coś spokojniej i dla wszystkich hokeistów, żeby życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. My całą ekipą PZHL TV dołączamy się do tych życzeń. Moim gościem był Krystian Dziubiński.